zupełnie jestem w innej formie. Ja po prostu jestem w dobrej formie przez 3 dni dzięki tym warunkom, że jakby kiedy te bytowe warunki, to, że to jest wszystko na jednej piętrze, od kuchni po kaplicę, po wszystkie sale wykładowe, to dzięki temu normalnie więcej siły, więcej serca mogę dać w to, żeby być między ludźmi. Także ja bardzo osobiście dziękuję, księże proboszcz. Po to jest, żeby wam służyć. Amen. Na chwałę Panu. Ale otwarte serce księdza, jak nie ma takiego otwartego serca, to nie ma takich rzeczy. I w naszej diecezji tylko tak dobrze mamy, że mamy kapłanów na miejscu. Resztę wypożyczają na mszę, na spowiedź. Także to jest łaska naszej diecezji. A tak niby o nas mówią, że tam tak mało wierzących. A po prostu mamy stałych kapłanów. To jest łaska. I to nie doceniają tego ludzie, którzy mają kapłana. W diecezji gdzie jest? Nowa Sól gdzie jeszcze? Nowa Sól, Międzyrzecz i Zielona Góra. Aha. Jesteśmy jedyną filią w Polsce, gdzie są w jednej diecezji 3 filie. Normalnie jest po jednej filii w diecezji. Także Bóg po prostu błogosławi. Tak, Bóg błogosławi i słuchamy Jego natchnień, kazał się modlić o to, żebyśmy poszli już na zewnątrz i urodziły się bliźniaki, Międzyrzecz i Głogów. Wręcz w ten sam weekend 2 sesje. Sesja zainicjowana, pierwsza sesja w Międzyrzeczu i pierwsza sesja w Głogowie. Jednocześnie szło zupełnie jakby z innych źródeł, natchnień. My się modliliśmy w sercu już wiele miesięcy, jako posługujący w Nowej Soli, ale o tym się nie mówiło, a owoce są. Trzeba czekać czasem na te owoce, ale będą już. Tak, dobra, kiedyś porozmawiamy jeszcze na ten temat. Dziękuję.